Hallo, Thomas. Guten Tag, freue ich mich. Ja, Thomas. Ah, einfach selbst, ja? Kann ich fragen etwas? Sie wohnen in Görlitz, ja? Ja. 5 Kilometer aus polnischer Seite und kann sie reparieren, das billige. Weiß ich. Ich weiß, welche kostet Reparaturen hier in Deutschland. Ich weiß, wir haben... In Polen eine Tür gebraucht, in Color, 150 Euro kostet. Aha. Ich glaube zusammen 600 Euro und ganz neue. Ja, ja. Dann warum? Das ist ein schöner Golf. Das ist ein schönes Wagen, ja. Ist schade für Sie. Ja, gut. Ist sehr gut. Ist schade für Sie, glaube ich. Państwo sobie już odbierają nowe auto. To my załatwiamy formalności ze starym. Ja, genau. Ja. Das ist ein komisches Nummernschild. Wegen der Rückfahrkamera, Meister. No, jak widzieliście, Golf 2010 rok. Od starszych państwa. Patent z kamerą cofania dołożoną. Także śmiech na sali. Pan zasnął sobie za kierownicą. Jadąc tym samochodem. No i przelatał sobie ten bok, jak widzieliście. Auto ma pełny serwis do 136, a teraz ma 148, czy się zgadza po tym, co ja mam z moich dokumentach. No, jest cały czas serwisowany tu w tym autohausie w Nieski albo w VW tutaj w autohausie. Także no, pierwszy właściciel. Państwo są strasznie mili. Rzadko się spotyka, żeby w DDR-ach byli tak mili ludzie. Punktualni, eleganccy, jeszcze kawa. Auto przepatrzyliśmy. Jest wszystko ok od spodu. Lakierowo to nie jest w oryginale, no już wiadomo, do momentu tego uderzenia przetarcia baryłkę pan zasnął po prostu. Komputerowo czysto, serwisy się zgadzają, ja mam ten sam wydruk. To co jest w książce, ja mam zawsze auto potwierdzone po winie, zanim gdziekolwiek przyjadę. No i cóż, no i zabieramy Golfa i jedziemy. Mówię tym ludziom, zapytałem się ich. Wie, słuchajcie, no mieszkacie w Görlitz, tak? Macie 5 km na polską stronę. Czemu tego nie naprawiacie po polskiej stronie? No szkoda wam samochodu. Pierwszy właściciel jesteście. To jest ta kamera cofania, muszę to zaraz przemontować. Jesteście pierwszymi właścicielami. No, nadkole do zrobienia, drzwi oboje do wymiany. Błotnik do wyrzucenia i to jest wszystko. Silniczek fajnie pracuje. No i całkiem fajny Golf. 2010 rok oczywiście. 2010. No tak jak mówię, z Gorzelec, nie? Görlitz. Ja mówię, kurczę, szkoda naprawdę auta. Mogliście jechać na polską stronę i naprawić to auto, wziąć ubezpieczenie i naprawić ten samochód, tak? No szkoda wam tego samochodu, mówię, nie? Naprawdę jest czysty, zadbany. Tyle dziadziu na hulał, 146 tysięcy przez 10 lat. No i szkoda Golfa. Lampy do spolerowania oczywiście. Normalny. Aha, i auto 2800 kosztowało. Jakaś cena nie jest jakaś zbyt niska, ale też nie jest zbyt wysoka, prawda? Sam 11-12 tysięcy za 20 rok, ale naprawdę auto fajnie utrzymane i Przemek będzie zadowolony, mam nadzieję. No i jesteśmy tutaj pod Cwikał, mamy polóweczkę, 59 tysięcy przejechane, ostatni serwis w 2017, 35 tysięcy, auto z 2014 roku, jak widać, o, całkiem naprawdę ładny samochód, aż wam pokażę z zewnątrz, zadbany od pierwszego właściciela, oczywiście auto jest po szkodzie całkowitej, jak zwykle, i koszty naprawy samochodu 10 428 euro, oczywiście samochodem sobie teraz pojeździłem, bo jeździ, jak zawsze zresztą, zaraz wam pokażę z zewnątrz, co się aż przytrafiło. I to są całe uszkodzenia pojazdu. Zderzak, mocowanie lampy, tutaj widać, strefę trzeba będzie jedynie wymienić, drugie mocowanie lampy, no i to wszystko. A tak to autko jest całe. To jest taka polóweczka, czy drzwiowa oczywiście, polo czy drzwiowe, tak, trzy drzwi, no i to jest wszystko. To jedyne co, to no niestety trzeba będzie zmienić opony. Nie są jakieś tragiczne, to jeszcze jest
tyłu z podłobieżnika, ale są to opony z rocznika auta, czyli 14 rok. Natomiast te przednie, no te przednie już są takie troszeczkę biedniejsze, ze 3 mm, z przodu 4, z tyłu 4, no i nie ma zimówek. Opan kupił nowe polo i sobie zimówki sobie. Także opony, wszystkie serwisy porobić, olejowo-filtrowe, no wiadomo, naprawa to jest naprawą. W zasadzie tyle, wyczyścić i także taka, jak ktoś chciał trzydziówkę, polówkę, no to spoko. Także i Polo 2.14, słuchajcie, 2.800 i Golf, jak widać, co wam pokazywałem wcześniej, ale 2.10, czyli 4 lata różnicy i taka sama cena. No i oczywiście Golf nachulane dwa razy tyle, tak? Także jednak Golf to jest Golf, Volkswagen to jest Volkswagen. Odnosząc się do poprzedniego filmu, że Volkswageny trzymają ceny, no to trzymają. Widzicie, Golf to jest jednak Golf, tak? Polo jest już gorsze, więc Polo jest tańsze, ale jakbyśmy tu postawili Francuza, to bym za te dwa auta miał trzy, powiedzmy, Peugeoty, albo Twingo, albo Citroena, albo, nie wiem, Meganki, albo cokolwiek, tak? No, także jeszcze raz, tak jak mówię, jak widać lampy, uchwyty lamp, lampy są całe, ale uchwyty lamp są złamane, więc albo reparatura, ale raczej używane lampy, no nie jest ten, także spoko, zderzak do wymiany ze ślizgami, no i to jest w zasadzie wszystko. Cena taka sama jak za Golfa, słuchajcie, 2800 euro, obydwa, dał praktycznie ten sam salon, no, ten sam stowarzyszenie VW z Dekrą, no, praktycznie dali jednocześnie te dwa samochody, no i fajne autko. Tu jeszcze ma ten, on ma, tak mówię, ostatni serwis 2017 w 35, ale gość już nie jechał, potem mówi do VW-a, jechał prywatnie, są nowe tarcze, nowe grube klocki, także spoko. No i tu ta sama akcja, lampa, zaraz muszę zabezpieczyć, pęknięte uchwyty są, co widać, lampy całe, ale uchwyty pęknięte, więc wiadomo. No i zderzak cały i tam mówię, przednia strefa przy podróżnicy, bo to jest lekko wygięte, to wszystko, chłodnice całe, wszystko działa, auto jeździ, śminka, przejąłem się nim, bardzo, bardzo fajne. No i tak jak mówię, 59 tysięcy, jest tempomat, klimatronik, tylko że trzydrzwiowa wersja, tak, trzydrzwiowa, no ale akurat takie auto było na strzale, to chyba od lipca czy od sierpnia, jak się nie mylę, no niestety takie są realizacje, no nie ma szans, jeżeli coś nam nikt nie da z polecenia, tak mówię, WOM, Dekra i tak dalej, po układzie jakiś salon, to szrotów z Berlina i z placów od Turków się nie bierze. I to jest o tym i tylko o tym, pozdrawiam. No, także tak to wygląda, dwa fajne Volkswageny trafione, takie jakie miały być, oczywiście nie w tym kolorze, w którym miały być, ale okej, kolorem nie kupujemy, tylko stanem technicznym, finansami, wiadomo, i parametrami wozu. Śmiać mi się chciało z tych właścicieli tego Golfa. Starsi Państwo bardzo mieli aż szok z DDR-u, że tacy mieli ludzie. Pan doktor, docent, pokazał mi wyliczenie naprawy Golfa, 8900 euro tam wyszły naprawy. Ja mu pokazałem wyliczenie nasze w Polsce, nie? No się za głowę złapał. Po prostu się tam przewrócił w tym salonie, nie? A miał dylemat, później już tego nie chciałem nagrywać, bo to tak nie wypadało, ale cóż, ich stać. Ubezpieczenie wypłaca, odszkodowanie plus cena za samochód, plus coś tam dołożą, wyjeżdżają nowym, tak? W tym samym czasie, kiedy nam zdawali Golfa, mnie, także odbierali godzinę później swojego nowego Golfa, nie? A pan z Polo, no podobna sytuacja, ale tam już nie dyskutowaliśmy w ogóle, także spoko, nie? No, także fajnie, fajne dwa samochody, spróbuję wam pokazać w następnym materiale, bo wiem, co mniej więcej będzie. Auta zbliżone cenowo do tych dwóch Volkswagenów, ale auta roczne, max dwuletnie, a kosztujące tyle samo, tak? Bo nie są Volkswagenami, Volkswageny trzymają ceny, tak to już jest. Już to słyszałem chyba piąty raz w ciągu ostatniego chyba miesiąca. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam was, ciepło, trzymajcie się, hej!